Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku poświęconym serialowi, na który ja personalnie czekałam co najmniej rok. I jak mnie rok temu pytano, na jaki serial najbardziej czekasz w 2020 roku, to odpowiadałam bez wahania na ten. Ten, czyli Król. Chodzi oczywiście o Króla, produkcję Canal Plus w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. To jest polska produkcja i sam fakt, że mamy do czynienia z polską produkcją, jest istotny, ponieważ tych polskich, jakościowych, dużych premier serialowych mamy jak na lekarstwo. Sami o tym bardzo dobrze wiecie. Wiem, że sporo osób, jak usłyszało, że to jest kolejny serial Canal Plus, obawiało się, że na przykład podzieli losy Belfra. Ale tu już mogę Was na wstępie uspokoić. Absolutnie Król to nie Belfer, to coś zupełnie innego. Serial pojawi się w Canal Plus Premium już jutro, 6 listopada o godzinie 21, a także w Canal Plus .com. Ja widziałam dwa pierwsze odcinki, dlatego ten dzisiejszy odcinek to nie jest absolutnie recenzja. No niestety, ale chciałabym Wam zrecenzować całość, no ale nie udało się. Mieliśmy dostęp tylko do dwóch pierwszych odcinków. Mieliśmy też okazję te dwa pierwsze odcinki obejrzeć sobie na dużym kinowym ekranie, co przyznaję też sprawiło, że oglądało się ten serial inaczej. Ale mam też porównanie, jak się ogląda go w domu na telewizorze, ponieważ te same dwa odcinki miałam okazję jeszcze sobie ponownie obejrzeć już na spokojnie i mogę powiedzieć, że te doświadczenia się od siebie nieco oczywiście różnią, ale jeżeli ogląda się ten serial po prostu w domu na telewizorze, on absolutnie nie traci. Oczywiście jest tak nakręcony, że chciałoby się oglądać go w kinie, ale nie bójcie się, jego jakość wcale nie zależy od jakości, wielkości czy rozdzielczości wyświetlacza. Skoro ten odcinek nie jest recenzją, to czym jest? Załóżmy, że jest po prostu luźną opowieścią o tym, co Was wkrótce czeka. To nie jest tak, że my bierzemy udział w jakiejś wielkiej kampanii promocyjnej Króla. Zresztą ten serial startuje w najgorszym możliwym momencie, bo w trakcie pandemii, no jak go kręcili, to przecież nie mogli o tym wiedzieć, że tak to będzie akurat wyglądało. Zresztą w ogóle to jest serial, nad którym ekipa pracowała ponad 4 lata. To był bardzo mozolny proces i w związku z tym, no troszkę przykro, że akurat taki moment na tą premierę wypadł, ale to wcale nie oznacza, że ten serial nie zasłużył sobie na naszą uwagę i mam nadzieję, że to się też nie odbije na jego oglądalności, bo zasługuje na bardzo dużo fejmu i wydaje mi się, że ma też ogromny potencjał, żeby stać się kultowy. Król Canal Plus to również Król Jana P. Matuszyńskiego, reżysera bardzo dobrze znanego między innymi z filmu Ostatnia Rodzina. To on ten film nakręcił, jest bardzo sprawny, bardzo szanowany w swoim środowisku i jest też gwarancją sukcesu, ponieważ on po prostu nie robi rzeczy złych. Jeżeli zastanawialiście się, kto był odpowiedzialny za ogromny wzrost jakościowy serialu Watacha w drugim sezonie, to właśnie on, właśnie Jan P. Matuszyński. Akurat w przypadku Króla jest nie tylko reżyserem, jest również współpomysłodawcą koncepcji tego serialu. Jest osobą, która w dużym stopniu odpowiadała za kształt całości i można powiedzieć, że jest to serial autorski, ponieważ Jan P. Matuszyński wyreżyserował całość, czyli 8 odcinków bodaj, o ile się nie mylę. Jest to jak na polskie warunki aktualnie nietypowa rzecz. My raczej w Polsce nie kręcimy seriali takich w 100% autorskich, nawet HBO jak już coś tam kręci, to często są to takie teamy. Watacha też była kręcona na przykład przez Kasię Adamik częściowo przez Jana P. Matuszyńskiego, częściowo przez innych reżyserów i reżyserki. Taki serial, który został w całości zrobiony przez jedną osobę, no to jest Ślepnąc od świateł i tutaj bardzo jasno widać tą spójność stylistyczną, a także taką konsekwencję, ponieważ jeżeli jeden reżyser tworzy całość,
to naprawdę widać, ponieważ on wtedy ma całkowitą kontrolę kreatywną. Oczywiście Jan P. Matuszyński to nie jest jedyna osoba, która była związana z tym projektem. Przede wszystkim scenariusz oparto na powieści Szczepana Twardocha pod tytułem Król. Ja ją tutaj mam pod ręką. I Szczepan Twardoch również był od początku zaangażowany w cały ten serialowy projekt. Za produkcją stało Aurum Film, a nad scenariuszem, właściwie nad scenariuszem całości, czuwał Łukasz M. Maciejewski, którego możecie kojarzyć na przykład jako scenarzystę do Czerwonego Pająka. Jak już mówiłam, prace nad serialem trwały ponad 4 lata. Tak przynajmniej mówili twórcy serialu podczas spotkania, które zostało zorganizowane po pokazie dwóch pierwszych odcinków. I też, co jest istotne, to jeżeli jesteście fanami, fankami tej książki, to musicie wiedzieć, że w fabule serialu pewne wątki zostały pozmieniane. Mówił o tym sam Szczepan Twardoch, który podobno dość entuzjastycznie reagował na wprowadzane zmiany i wyszedł z założenia, że to nie musi być wierna adaptacja, wystarczy, żeby to była inspiracja całym tym światem. Ja zresztą później do tych niektórych innych wątków jeszcze przejdę. Akcja serialu rozgrywa się w 1937 roku, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej i to, co jest bardzo, ale to bardzo nietypowe, i mogę Wam to powiedzieć, nie jest to jakiś super spoiler, zaczyna się od sceny w języku jidysz. Jest to bodaj pierwsza tego typu scena otwierająca jakiś polski film czy serial, która została rozegrana w języku jidysz, którego no, w polskiej kulturze, już tym bardziej popkulturze, w ogóle się nie używa. Tymczasem no, nie jest to nic dziwnego, dlatego że ta Polska, ta Warszawa właściwie pokazana w Królu, to jest tygiel kulturowy, to jest ten świat, którego dzisiaj już absolutnie nie ma, ale świat, który jak najbardziej istniał i funkcjonował. To był świat, gdzie Polacy żyli obok Żydów, gdzie język jidysz występował no, niejako tuż obok języka polskiego i to się wszystko bardzo naturalnie przenika. Jeżeli potrzebujecie odrobinę tła historycznego, no to możecie zajrzeć do Wikipedii, gdzie znajdziecie m.in. takie informacje, że tuż przed wybuchem II wojny światowej w Polsce oficjalnie mieszkało 3,5 miliona Żydów, przy czym były to osoby wyznania mojżeszowego, nie wliczono w tą statystykę osób, które się zasymilowały, więc prawdopodobnie było ich dużo więcej. Tymczasem w Polsce mieszkało 35 miliona osób, co oznacza, że Żydzi to było 10% populacji całego kraju. Wspominam o tym, dlatego że główny bohater serialu Król, Jakub Szapiro, jest Żydem. Jest Żydem, ale jest Żydem z jednej strony zasymilowanym, z drugiej strony w ogóle nie zaangażowanym w żadną religię, a z trzeciej strony zaangażowanym w inne zupełnie procedery. Po pierwsze jest bokserem, a po drugie jest częścią mafii, a właściwie organizacji przestępczej. Wiem, że były oczywiście po pierwszych zwiastunach pewne skojarzenia między Królem a Peaky Blinders, ale powiem Wam uczciwie, że zobaczywszy te dwa pierwsze odcinki, troszkę się uspokoiłam. Zresztą wiem, że Kanal Plus też nie bardzo chciałby wiązać te dwa seriale ze sobą i zupełnie nie jestem zaskoczona, ponieważ one są od siebie różne. Jeżeli miałabym już szukać jakichś analogii, to być może szukałabym w filmach Martina Scorsese o mafii amerykańskiej. Być może szukałabym w takich serialach jak na przykład Boardwalk Empire, czyli Zakazane Imperium, czy Babylon Berlin, też świetny serial z ogromnym rozmachem nakręcony. Tu mniej więcej gdzieś leży na mapie Król w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Pokazana w Królu Polska jest zupełnie inna niż ta Polska, którą znamy dzisiaj. Jest, jak już mówiłam, tyglem kulturowym, jest różnorodna, jest wielonarodowa, jest bardzo skrajna, dlatego że nie widzimy tutaj tylko bardzo bogatych albo bardzo biednych ludzi, widzimy tutaj różne skrajności. Widzimy Polskę sprzed II wojny światowej, czyli taką też ociekającą,
rosnącą przepychem i luksusem, ale również widzimy biedotę, widzimy prostych ludzi, głównie właśnie należących do gminy żydowskiej. Widzimy również jakiś taki półświatek, który narodził się oczywiście w wyobraźni Szczepana Twardocha, ale musimy mieć świadomość tego, że w serialu starano się przynajmniej odtworzyć bardzo dużo elementów, które są zaczerpnięte z autentycznej historii Polski, a przede wszystkim z historii Warszawy, dlatego że Warszawa odgrywa tutaj naprawdę bardzo istotną rolę, jest tłem, ale jest też miastem, które żyje, które, jak mówię, jest bardzo różnorodne i ma swoje ważne punkty. Widzimy też miejscami panoramę tej przedwojennej Warszawy, co robi ogromne wrażenie, bo mam wrażenie, że w Polsce się do takich elementów w ogóle nie przykłada uwagi, a tutaj przenosimy się dosłownie w czasie. Polskość w Królu, jak mówię, jest nam obca z punktu widzenia tego, co dzisiaj kojarzymy z polskością, ale jest też bardzo popkulturowo żywa i powiedziałabym bardzo sexy. Wiem, że to jest złe określenie, ale przede wszystkim ta zróżnicowana polskość bardzo fajnie wybrzmiewa w tym serialu. Ona jest narysowana dosyć grubą kreską. Bohaterowie tej historii są często, no powiedziałabym, tacy wręcz komiksowi. Bo z jednej strony mamy dbałość o detal, dbałość o elementy spójności historycznej, ale z drugiej strony mamy też postaci, które są no takie narysowane grubą kreską, co absolutnie nie zmienia faktu, że to wszystko do siebie pasuje i sprawia, że, no dobrze, powiem to, polskość nigdy nie była jeszcze tak bardzo popkulturowa i tak bardzo sexy. Na dodatek wszystko to świetnie wygląda. Ja co prawda znam nieoficjalną kwotę, za jaką ten serial nakręcono. Niestety nie mogę tego ujawnić, ale powiem Wam, że robi ta kwota wrażenie. Wygląda na to, że po prostu żaden polski serial dotychczas nie miał tak dużego budżetu. Nie jest to może budżet, który dałby się postawić w jednym rzędzie, no nie wiem, na przykład z budżetem serialu Gra o Tron, albo tych takich najbardziej dofinansowanych produkcji, nie wiem, dajmy na to HBO. Ale to absolutnie nie sprawia, że mamy do czynienia z czymś mniej efektownie nakręconym. Na szczęście ten budżet nie został zmarnowany i widać to w każdym kadrze. Zresztą sam fakt, że obejrzeliśmy tylko 2 odcinki, a nie więcej, ma związek z faktem, że twórcy bardzo drobiazgowo dopracowywali każdy odcinek do tego stopnia, że no po prostu nie chcieli nam udostępniać czegoś, co nie było tak w 100% skończone. No i widzieliśmy tylko 2 odcinki, ale to nie zmienia faktu, że będziemy oczywiście oglądać dalej. Chociaż serial pokazuje nam przedwojenną Warszawę, no to z wiadomych względów, ponieważ Warszawa została jednak straszliwie zburzona w trakcie II wojny światowej, nie udało się pojechać z kamerą w te miejsca, które jeszcze dodatkowo zachowałyby się historycznie, tak jak zostały opisane w książce, a potem w scenariuszu. Dlatego też ekipa szukała miejsc, które mogłyby dobrze udawać tą przedwojenną Warszawę. Znaleziono je w Łodzi, dlatego to właśnie w Łodzi powstało najwięcej zdjęć plenerowych. Bardzo dużo, przynajmniej w tych 2 pierwszych odcinkach, które widzieliśmy, jest też zdjęć, które powstawały we wnętrzach, co jest oczywiste, dlatego że zdjęcia plenerowe zwykle jednak są bardziej kosztowne, szczególnie całe to CGI. Tutaj na ogromny szacun zasługują oczywiście scenografowie. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda, a wygląda pięknie i bardzo dobrze zostało pokazane w obiektywie Kaspra Fertacza, który jest operatorem całości. Jeżeli chodzi o sam rozmach realizacyjny, no to jak mówię, no mamy tutaj bardzo dopracowaną całość, mamy bardzo ładne, poprawne zdjęcia, które, no powiedzmy sobie, nie są czymś super oryginalnym,
Szczególnie jeżeli będziemy porównywali Króla do jakościowych produkcji zagranicznych, amerykańskich, brytyjskich, powiedziałabym, że to jest ten sam poziom. Nie chodzi mi absolutnie o to, że ja tutaj krytykuję, że nie wiem, jest mało finezyjnie. Chodzi po prostu o to, że jest dosyć klasycznie całość nakręcona, ale są małe szaleństwa, jak na przykład ujęcie, które otwiera nam całość, trwające ponad 4 minuty, specjalnie mierzyliśmy z zegarkiem w ręku. Jest to tak zwany master shot, czyli po prostu ujęcie, które było kręcone longiem, że tak powiem. Cały czas kamera towarzyszyła bohaterom. Osobnym tematem jest oczywiście obsada tego serialu. Akurat wydaje mi się, że jeśli chodzi o obsadę, to bardzo wiele osób już się natknęło na jakieś informacje na jej temat, ponieważ Canal Plus nakręcił mnóstwo materiałów promocyjnych, zanim serial w ogóle miał datę premiery i już wtedy można było sobie obejrzeć na przykład takie filmiki, gdzie są przedstawiani poszczególni bohaterowie. Więc kto jest w obsadzie, mniej więcej wiecie. W roli głównej, czyli w roli Jakuba Szapiro, wystąpił Michał Żurawski, którego można lubić albo nie, ale trzeba przyznać jedno, jest to aktor, który nadaje się do tej roli absolutnie fantastycznie. On po prostu jest Jakubem Szapiro. Świetnie wypada też 19-letni Kacper Olszewski jako Mosze. Naprawdę to nie jest łatwa rzecz znaleźć dobrego, młodego aktora, a on po prostu radzi sobie fantastycznie. Ja mam tutaj jeszcze napisaną ściągawkę, kto pojawia się między innymi w tym serialu, bo nie chcę wszystkiego tego pokręcić. Mamy Arkadiusza Jakubika, który no, jako kum kaplica jest może trochę przerysowany, trochę przeszarżowany aktorsko, ale można mu to wybaczyć. Jest Borys Szyc. Borys Szyc, którego możecie mieć dosyć, bo jest wszędzie, ale Borys Szyc jest w Królu naprawdę dobry. Zobaczycie, jak dobry. Mówi w bardzo specyficzny sposób. Jest Magdalena Boczarska, jest Adam Ferency, jest Bartłomiej Topa, Andrzej Seweryn, Aleksandra Pisula, Krzysztof Pieczyński i wiele, wiele innych osób. Jest to obsada, którą często trudno jest zatrudnić do filmu, co dopiero do serialu, ale myślę, że nazwisko Jana P. Matuszyńskiego sprawiło, że po prostu chcieli wziąć udział w tej produkcji. Na początku tego odcinka wspominałam już o tej kwestii wierności adaptacji. Mówiłam, że to nie jest do końca wierna adaptacja, ale że zmiany były nanoszone przy błogosławieństwie Szczepana Twardocha i tak właśnie było. On nawet podczas tego spotkania w kinie opowiadał, że on bardzo entuzjastycznie podchodził do wszelkich zmian, bo dzięki temu wydaje mu się, że ten materiał bardziej żyje, że trzeba go po prostu dostosować do realiów, że po prostu nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, jak pisał i jak to wszystko wyglądałoby, kiedy ktoś tchnąłby życie w tych bohaterów. Pojawiają się też nowe postaci, na przykład Stanisława Tabaczyńska, kobieta w drużynie niejakiego Jakuba Szapiro. Jej w książce nie ma, jest w serialu i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że się pojawia. Jak wiele zmian dokonano ostatecznie, nie wiem, nie jestem w stanie w tym momencie tego ocenić, no bo jak mówię, no widzieliśmy tylko te dwa odcinki, ale jestem absolutnie przekonana, że wszystko się od początku do końca trzyma kupy i że tak już zostanie. Wiem, że moja opowieść o tym serialu jest dosyć entuzjastyczna. Może macie jakieś wątpliwości co do tego, czy jestem szczera, ale jestem szczera. Jestem szczera, to nie jest promocja. To jest po prostu szczery entuzjazm i przede wszystkim radość, że przytrafia nam się w tym okropnym 2020 roku kolejny polski, wartościowy, dobry serial, na który wszyscy będą czekać i o którym wszyscy będą mówić. To jest serial z ogromnym potencjałem, jak mówię, przede wszystkim z potencjałem na zostanie serialem kultowym dosyć szybko. To jest serial, który przywraca nam coś też, czego może nie mieliśmy albo nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to mamy. Mianowicie właśnie tą taką retro-pop polskość, która nie jest
taka jak, wiecie, jak te seriale historyczne, do których się przyzwyczailiśmy. Te seriale, gdzie jest albo zadęcie, albo jakiś taki straszny smutek. Tutaj jest i humor, jest i makabra, jest wszystko i fantastyczne aktorstwo, więc ja jestem zachwycona, że Król powstał. I mam nadzieję, że to jest kolejne otwarcie, jeśli chodzi o polską scenę serialową i że będzie więcej powstawało tego typu produkcji. Niech się jeszcze teraz tylko obejrzy. Tyle od nas, jeśli chodzi o Króla. Jak mówiłam, 6 listopada o 21 w Canal Plus Premium premiera pierwszego odcinka, a potem oczywiście co tydzień emisja. Tyle od nas. Dajcie znać, czy czekacie na Króla, bo bardzo jestem ciekawa. Wydaje mi się, że także sporo osób czeka. Jeżeli Wam się podobała ta nie recenzja, czy ten strumień świadomości, to koniecznie zostawcie lajka, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na naszego Instagrama, Twittera i Facebooka i do następnego. Dzięki.